Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, który będzie związany z pielęgnacją mojej skóry, a raczej z produktami, które uratowały moją cerę. Nie wiem, czy widziałyście na filmikach makijażowych, kiedy wykonywałam najpierw makijaż oka, a później makijaż twarzy, czyli przez cały mój makijaż oka miałyście okazję co jakiś czas widzieć, co się dzieje na mojej twarzy, to jeżeli byłyście uważnymi widzami, to mogłyście zaobserwować, że w tych obszarach, tutaj dokładnie, z jednej i z drugiej strony, miałam bardzo dużo różnego rodzaju krost. I to były takie krosty związane z takimi zmianami, nie trądzikowymi, ale to były takie wypryski, które podobno wynikały z hormonów. Podobno zawsze w tym miejscu, kiedy się pojawiają jakieś problemy, to wynikają one zazwyczaj z jakichś naszych problemów z hormonami. No ja oczywiście tutaj też uprzedzę od razu wszystkich. Przebadałam się, dowiedziałam się co i jak. No i tak naprawdę, tak, powiem Wam o tym. No i musiałam przyjmować przez jakiś czas hormony po prostu. I skończyłam oczywiście tą kurację, ale w międzyczasie tak sobie popróbowałam z odstawianiem niektórych produktów, jeżeli chodzi o jedzenie. No i tak sobie pomyślałam, że być może, bo moja siostra właśnie jedna miała problemy ogólnie z cerą i ze skórą i wynikało to u niej z czekolady. Więc pomyślałam sobie, że jak odstawię na jakiś czas czekoladę, a będzie mi to znikało, to być może ta czekolada, może nie, że jest źródłem tego, ale że w jakiś sposób nasila to. Natomiast po jakimś czasie, pomimo tego, że już tej czekolady za bardzo nie jadłam, to i tak nadal mi to wracało i to jeszcze było takie dziwne, bo te miejsca były takie strasznie zaognione i one nie tyle, że tam właśnie były jakieś, powiedzmy sobie, krostki, jakieś niedoskonałości i po prostu były i tyle, tylko one się robiły takie nabrzmiałe, takie ala ropne i cały czas tak pod tą skórą coś się działo, mnie to strasznie wkurzało, mnie to bolało, jak miałam nałożony podkład, a te miejsca później, wiecie, w ciągu dnia już się znosiły, gdzieś tam się dotknęłam, wytarłam i tak dalej, to wychodziły spod tego podkładu, wyglądało to strasznie niechlujnie, niedbale, brzydko, obrzydliwie, fuj. I ja po prostu postanowiłam, że ja muszę coś zmienić w swojej pielęgnacji, bo być może też po prostu ta skóra mi daje znać, że coś z tym trzeba zrobić. Więc zmieniłam troszeczkę pielęgnację. No i oczywiście, jak w większości różnego rodzaju moich kosmetycznych rzeczy, miało na to wpływ YouTube, oczywiście. I nie chodzi tutaj, słuchajcie, o jakieś odkapianie, albo o, nie wiem, chęć posiadania tego, co mają inni. Tylko bardziej chodzi tutaj o słuchanie dobrych rad i kierowanie się tym, że być może po prostu ktoś, kto ma podobną rodzaj cery i podobne po prostu problemy, być może akurat mi to też pomoże. No więc ja bodajże na kanale Basi Call Me Blondie słyszałam o, uwaga, uwaga, pierwszej rzeczy, o której wspomnę, o kremie mikrozłuszczającym z kwasem migdałowym na noc. I Baśka wspominała bardzo dużo ogólnie o tym, że ona właśnie uprawiać to można sport, że ona właśnie używa, albo raczej przeprowadza u siebie właśnie kurację złuszczającą kwasami. Ona tam wspominała o tym, że ona w drogerii Natura zakupuje po prostu kwasy i w odpowiednich ilościach je aplikuje i że po prostu jej to pomaga. Ja postanowiłam na początek zadziałać właśnie w sposób mniej inwazyjny, tak żeby zobaczyć, jak moja skóra zareaguje na kwasy i ewentualnie później wprowadzić coś bardziej, powiedzmy sobie, takiego spektakularnego. Ale okazało się, że moja skóra nie potrzebuje nic bardziej spektakularnego z uwagi na to, że właśnie ten produkt z ziai, który właśnie jest z liśćmi manuka, czyli tak jak już kiedyś Wam też mówiłam o masce, którą miałam, czy o paście do mycia twarzy, i on w sobie ma tylko i wyłącznie 3% tego kwasu migdałowego, który ma na celu złuszczać naszą skórę. I ja powiem Wam, że ja już po tygodniu widziałam, jak ta skóra wraca po prostu do siebie, do takiego pierwotnego stanu. Ja ogólnie nigdy nie miałam problemów ze skórą. Przez cały okres dorastania nie miałam ani trądziku, ani żadnych pryszczy. Wiadomo, no jak każdy człowiek, jak każda nastolatka, miałam jakieś tam drobne zaskórniki i coś tam od czasu do czasu mi wyskoczyło, ale nie były to takie typowe problemy z cerą, które występują u nastolatków. Nigdy nie miałam też przetłuszczającej się skóry, cery i nie miałam jakichś powiększonych porów, no po prostu naprawdę nigdy nie mogłam narzekać na swoją skórę. A tu nagle pyk, prawie że powiedzmy sobie w wieku 30 lat, z czym absolutnie nie mam problemu.
nagle po prostu zaczęły mi się takie problemy. No i dlatego właśnie wprowadziłam sobie zmianę troszeczkę w pielęgnacji i zaczęłam używać tego kremu. I ten krem był ostatnim krokiem mojej pielęgnacji, o której za chwileczkę Wam opowiem. Więc jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Takiego długiego wstępu to jeszcze na kanale u Laury nie było. A więc tak, moi drodzy, produktem, którego używam najpierw, jeżeli chodzi o moją taką wieczorną rutynę, jeżeli chcecie taki filmik dotyczący mojej wieczornej rutyny, to koniecznie dajcie mi znać. Ja postaram się go Wam wtedy przygotować. To są filmy, które z zasady wymagają bardzo dużego nakładu pracy. I tutaj nie chodzi o to, że ja nie chcę pracować, bo ja bardzo chętnie robię te filmy, bardzo to lubię. Natomiast po prostu, jeżeli chcecie ten filmik, dajcie mi znać. Ja sobie muszę napisać scenariusz dosłownie, opracować sobie to, jak to zmontować i tak dalej, żeby to było też dla Was ciekawe. Więc dajcie mi znać. A tymczasem przechodzę do pierwszego produktu, który wchodzi właśnie w skład mojego wieczornego pielęgnowania twarzy. I jest to produkt z Eveline. Jest to, moi drodzy, płyn micelarny do oczyszczania i demakijażu oczu, twarzy i szyi 3 w jednym. Jest on do skóry wrażliwej, ma ekstremalne nawilżenie i ma w sobie 3 razy kwas hialuronowy. Hydra Expert. I moi drodzy, nie będę Wam czytała tego, co tutaj napisze producent, natomiast powiem Wam kilka takich słów ogólnych od siebie. Ja tym produktem, on ma taką zawiesistą trochę, ja wiem, że to wygląda jak woda, ale on ma taką troszeczkę gęstą konsystencję, tak się można wyrazić, o produkcie w postaci płynnej. Kojarzy mi się to z produktem z Ziai, który był dwufazowy i on też był właśnie taki troszeczkę jakby gęstszy, pomimo tego, że też był w płynie. I ten produkt u mnie się super sprawdzał, dlatego że ja nie muszę trzeć w żaden sposób ani twarzy, ani oczu tym bardziej, ani skóry koło oczu. I on po prostu, przykładam płatek, on mi to rozpuszcza. I to jest właśnie dla mnie produkt. Jakiś czas temu, nie wiem czy ten, produkt, nie wiem czy ten filmik już jest na kanale, czy dopiero się pojawi. W każdym bądź razie w projekcie, który u mnie wystartował jako taki nowy projekt pod tytułem Nigdy Więcej, mówiłam tam o produkcie właśnie też do demakijażu twarzy, który kompletnie mnie zawiódł. Jeżeli jesteście ciekawi, to albo Wam podlinkuję tutaj gdzieś ten filmik, albo napiszę Wam w opisie na dole link do tego. Ale też mam właśnie jeden produkt, którego nie polecam z kolei totalnie, a ten polecam, dlatego że on właśnie się sprawdza do osób, które mają suchą skórę, które nie chcą w żaden sposób jej podrażnić i tak dalej, więc ten produkt do zmywania twarzy, do demakijażu całej twarzy absolutnie się sprawdza i go polecam i on jest właśnie moim pierwszym takim krokiem w tej pielęgnacji wieczornej. Kolejny krok, który jest zaraz po tym, kiedy zmyję cały makijaż, jest to użycie przeze mnie takiego oto gęstego płynu. To on nazwany jest przez producenta tonerem. Jest to toner, nie mylić z tonerem do drukarek, jest to toner, który był w którymś z shiny boxów. Również Wam tutaj gdzieś dam znać w jakimś linku albo w jakimś odwołaczu. W jakimś... gdzieś tu Was odwołam do tego filmu, w którym... z shiny boxem, w którym właśnie był ten produkt. Jest to produkt Theo Malvi Professional Caviariste Perlique Facial Toner. Jest to tonik do twarzy wspomagający proces naturalnego oczyszczania się i odnowy skóry, zmniejszający pory i przywracający równowagę hydrolipidową. I moi drodzy, jak widać, ja go używam już intensywnie, ponieważ on po prostu mi się sprawdza i ja naprawdę jemu przypisuję bardzo dużą część zasług, jeżeli chodzi właśnie o doprowadzenie tej mojej skóry do porządku. Bo on, moi drodzy, on rozjaśnia naszą skórę, sprawia, że ona się staje taka bardziej promienna. Jeżeli myślimy, że umyliśmy do końca twarz, to ten produkt jeszcze zbiera takie mega, mega wrzarte gdzieś tam w te pory resztki podkładu, więc naprawdę daje radę. I ja odniosłam takie wrażenie, że on jakby mi zasuszał i uspokajał te miejsca, które były takie właśnie podrażnione, takie powiedzmy sobie zapalone. I naprawdę myślę, że te 200 ml, które pamiętam wtedy z tego shiny boxa, że to kosztowało, to był produkt pełnowymiarowy i on kosztował 46 zł. Ja w życiu Wam powiem, że szczerze, że ja
nie kupuję takich produktów i, bo jak wiecie, ten kanał służy do tego, żeby promować produkty, które są tanie, a które są naprawdę genialne. Ale ten, pomimo tego, że nie jest najtańszy, to ja go Wam serdecznie polecam, jeżeli właśnie macie cerę taką suchą, w stronę mieszanej, w stronę takiej wrażliwej jak ja, to ten produkt Wam się na pewno też sprawdzi. Bo on super oczyszcza, a jednocześnie właśnie w taki fajny sposób jakby, o, tego co mi brakowało, uspokaja tą skórę. Po prostu rano się budzicie i to, co wszystko było jakieś nabrzmiałe, gdzieś tam się jątrzyło na tej skórze, to po prostu nagle tego nie ma i to mi się wydaje, że jest właśnie połączenie tej mojej pielęgnacji. I ostatnim produktem, którego używam i używam, wiecie, no ziaja jest, pomimo tego, że nie jest filmik sponsorowany, to u mnie ziaja po prostu ostatnio święci triumfy. Jest to krem, który w ogóle wynalazł mój mąż i naprawdę wielkie podziękowania dla niego, dlatego że ja myślałam, że ja już wynalazłam wszelkie możliwe dobre produkty z jaj, okazuje się, że nie. I ostatnio właśnie jak byliśmy z moim mężem na zakupach i poszliśmy sobie właśnie w którymś z centrów handlowych, poszliśmy sobie do takiego, wiecie, oryginalnego sklepu z jaj, poczyniliśmy jakieś tam zakupy i ja właśnie wrzuciłam rzeczy, które ja chcę, a on chciał jakiś krem. No i oczywiście wybrał krem, który jest również do suchy bardzo suchej i podrażnionej, dlatego że obydwoje się zmagamy właśnie, może nie mamy takiej typowo suchej skóry, ale obydwoje się zmagamy z takim uczuciem właśnie ściągnięcia często na twarzy i powiem Wam, że ja takiego produktu dobrego z ziaji jeszcze nie miałam. Jest to krem arganowy na dzień i na noc i on ma, ja uwielbiam w ogóle produkty, które mają w sobie olej arganowy, bo po pierwsze one bosko pachną i naprawdę on pachnie super. Pachnie właśnie takim typowym olejkiem arganowym. Trochę mi się kojarzy też z takimi olejkami wakacyjnymi, wiecie, takimi do opalania. Także po prostu od razu automatem jak wącham ten zapach, to mi się po prostu od razu przywołuje w myślach plaża, leżak i po prostu boski chillout. Ale wracając do produktów, on pisze tutaj, że on jest skuteczny po pierwszej aplikacji. I on jest łagodząco ochronny. Ja Wam powiem, że on jest łagodząco ochronny. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mamy cerę w takim momencie, że ona coś tam sobie przechodzi, to ja na przykład miałam tak, że mnie niektóre kremy piekły, a ten krem mnie nie piecze, on idealnie współpracuje z bazą później, z podkładem, nic się nie waży, nic się nie dzieje. Pomimo tego, że on mega nawilża, wręcz bym powiedziała, że ma taką w miarę tłustą konsystencję, to nie jest tłustym kremem, jest nawilżający, ale daje tak boskie uczucie nawilżenia skóry, że po prostu wow. I teraz uwaga, uwaga, hit, ja go używam pod oczy. Tego używam na twarz, na noc, tego zielonego, a tego używam pod oczy. I pod oczy i później na dzień też, ale to teraz mówimy o kuracji wieczornej. O, mój mąż postanowił wiercić. No. Także wybaczcie te szumy w tle. Ale już kończę, więc długo to nie potrwa. Poszukujecie produktu do skóry takiej podrażnionej ogólnie, to polecam sobie zakupić ten krem i mam nadzieję, że Wam się sprawdzi tak jak mi, ponieważ ja myślę, że te wszystkie aż 4 produkty do pielęgnacji na noc po prostu sprawdzają się idealnie i uważam, że one uratowały moją skórę, bo pomimo tego, że ja już myślałam, że naprawdę to się nigdy nie zmieni, bo ja już się z tym tak borykałam, ja już stwierdziłam, że trudno, muszę sobie po prostu z tym jakoś inaczej radzić i tak dalej. No ale drogą takich prób i błędów właśnie doszłam do tego i teraz tak naprawdę cały czas używam tej pielęgnacji i jestem zadowolona, więc moi drodzy, jeżeli macie tego typu skórę jak ja i zmagacie się z takimi podobnymi problemami, to serdecznie Was zachęcam do wypróbowania tych produktów, być może u Was się one sprawdzą. I tyle tak naprawdę, no po prostu. Są to tanie produkty, ja promuję tanie produkty. Produkty te obydwa z jaj łącznie kosztowały około 15 zł. Ten płyn do makijażu z Everline kosztował 7,99, a ten kosztuje oryginalnie 46, no ale ja go nie kupowałam, ja go otrzymałam od Shinybox, więc można powiedzieć, że za niego zapłaciłam 49 zł, bo tyle kosztuje Shinybox miesięcznie. Więc to nie jest droga pielęgnacja, a moim zdaniem, nie wiem co sądzicie o mojej cerze, ale moim zdaniem nie jest najgorzej z moją cerą i po prostu mogę Wam doradzić, jeżeli chodzi o niektóre produkty.
Więc jeżeli ten filmik Wam się spodobał, jeżeli okazał się dla Was przydatny, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach i po prostu dajcie mi kciuka w górę, żebym wiedziała, że takie filmiki Wam się podobają. Koniecznie dajcie mi również znać w komentarzach, jaką pielęgnację wieczorną Wy uprawiacie, jakich używacie produktów, być może polecicie mi jeszcze jakieś inne produkty, które również są godne uwagi, które Wam pozwoliły uratować swoją cerę od katastrofy. Bardzo jestem ciekawa właśnie tego, więc koniecznie piszcie, piszcie, piszcie w komentarzach, jak wszystko czytam i postaram się również na wszystko odpisać. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa!